Nie, to w tych sklepach jakie luksusowe jesteście. Przewodnia maskotka z Paypo. Bananek. Nie ma imienia, ale pewnie będzie to zbyt. Dobrze, super, dziękuję. Już trenerzy i wszyscy ważni, zapraszam. Dziękuję. Leci, jak sobie... Oj. My jesteśmy krok do przodu przed innymi drużynami i mamy imienne rzepy. Zobaczyć drukowane ręczniki, wszystko co najlepsze. Ale nie wypisujemy markerami, tylko poproszę. Tylko mamy imienny rzep. Przecież te niebieskie to wszystko musi być niezalany doktor. Test. Smakuje. Normalnie, normalnie.
3 do 0. Idealny powrót? Tak, fajnie zwrócić w takich okolicznościach. Myślę, że wykonałyśmy dzisiaj kawał świetnej roboty, szczególnie w pierwszym secie. Myślę, że ten pierwszy set bardzo ustawił ten mecz. Nasz mental na pewno wzrósł w tym momencie, także bardzo się cieszę, że tak to wyglądało. No i teraz 2 dni przerwy. Czy taki rytm dla Was jest dobry, zły? Wiadomo, no nie mamy na to wpływu, ale jest po prostu ciekawie mnie, jak to z Twojej perspektywy wygląda. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, tak? Nie mam pojęcia. Dawno nie grałam w takim rytmie, także... Ale ja nie obawiam się. Myślę, że ta drużyna jest gotowa na takie granie. Dzisiaj to pokazałyśmy, także jestem bardzo podekscytowana. Myślę, że 2 dni wolnego to nie będzie problemu. No to na koniec będziemy następny mecz grać z Francuzkami. To chyba taki najbardziej tajemniczy rywal dla Was z tej grupy, z którą tutaj będziemy rywalizować. Tak, to prawda, natomiast trener już nas uczulał, że jest to jednak gospodarz igrzysk, więc na pewno będą tutaj budować swoją formę, będą próbować pokazać się z jak najlepszej strony, także myślę, że z naszej strony pełna koncentracja i będziemy uważać, żeby nie zdarzyło się coś, czego byśmy nie chciały. Kiera, a co ty masz za gifty? Bo tego nie jest mało. Dla naszych dziewczyn. Martyna, Oliwia, która musiała wracać do Polski. Ola Szczygłowska. Każdy coś dostał. Staram się pomóc, dostarczyć to do autokaru. Koronę masz piękną. A to dopiero pierwszy dzień. A co jest napisane? Oliwia, jak pięknie. Przekażę osobiście.